Proszę Państwa, pytanie, które zostało zadane, mianowicie czy poprawiliśmy diagnozę choroby Alzheimera, jest pytaniem pozornie bardzo łatwym. Musimy jakoś znaleźć się w rzeczywistości, w której zwiększa się bardzo gwałtownie liczba osób chorych zdiagnozowanych zespołami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera. Koszty są olbrzymie tej choroby, o czym wszyscy wiemy, ale warto jest też wiedzieć, że ostatnio odbyło się spotkanie w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawiono najnowsze badania dotyczące kosztów różnych chorób neurozwyrodnieniowych mózgu w całej Europie. Jak Państwo widzicie, te koszty w ciągu kilku zaledwie lat podwoiły się bardzo znacznie. Musimy więc znaleźć odpowiedź, czy w ślad za tą rosnącą grupą osób cierpiących, w ślad za zwiększającymi się kosztami, mamy jakieś dobre wiadomości związane z rozpoznawaniem tego stanu. Pozwolę sobie pokazać Państwu istotnych według mnie kilka obszarów problemowych. Pierwszy obszar to nasza coraz bardziej zwiększająca się wiedza dotycząca różnych stanów związanych z tak zwaną wczesną diagnozą choroby Alzheimera. Mamy zdefiniowaną i zbadaną, co najmniej częściowo, samą chorobę Alzheimera. Od niedawna funkcjonuje pojęcie MCI, czyli łagodnych zaburzeń procesów poznawczych, które także doczekało się bardzo wielu badań. Ale w ostatnim okresie, od badania Risberga, które ukazało się w 2008 roku, wprowadzone zostało do naszego słownictwa pojęcie subjective cognitive impairment, a więc subiektywnego poczucia zaburzonych procesów poznawczych. Jesteśmy więc w tej chwili w miejscu, w którym albo będziemy pogłębiać wiedzę na temat stanów, które często są stanami przedklinicznymi, albo będziemy dalej posuwać się, szukając tej podstawowej odpowiedzi, dlaczego w ogóle choroba Alzheimera jest obecna. Jeżeli chodzi o najnowsze doniesienia badawcze związane z tą wczesną diagnozą, to na spotkaniu w roku 2010 ustalono, że istnieje korelacja pomiędzy ewentualnymi stanami, które są stanami zdrowia lub też zaczynają być stanami pogorszonej sprawności i pogorszonych funkcji poznawczych i odniesieniem na poziomie badań podstawowych, czyli odniesieniem neuropatologicznym. To są kolejne sugerowane kroki, które mówią nam o tym, że nawet osoby zdrowe mogą już mieć bezobjawowe zmiany w postaci odkładania się złogów beta-amyloidu. Ale w obszarze, który nas bardziej interesuje w sensie naszych działań, nie tylko medycznych, ale także społecznych, jest obszar łagodnych, niewielkich, niezdefiniowanych jeszcze zaburzeń procesów poznawczych u osób, u których występują dowody na wczesną neurodegenerację ośrodkowego układu nerwowego. Po raz pierwszy właściwie w historii badań nad chorobą Alzheimera zostało to powiedziane bardzo wyraźnie, bardzo jasno, wskazując nam, lekarzom, dalszy kierunek badań. W ślad za tymi konstatacjami poszły oczywiście i badania, które potwierdzają, że w tej chwili wiemy bardzo wiele o stanach tych przedklinicznych lub stanach z pogranicza jeszcze funkcjonowania i zdrowia i rozpoczynającej się choroby. Biomarkery, bo o nich mówię, powinny być stosowane właściwie we wszystkich krajach i chociaż ich
wiarygodność, ich czułość nie jest jeszcze stuprocentowa, to jednak są czynnikami, które mogą nas ostrzec przed rozpoczynającym się procesem chorobowym. Wnioski, jakie wnieśliśmy z ICAD-u, są bardzo charakterystyczne i bardzo ważne w sensie myślenia praktycznego. Pierwszym z tych wniosków był fakt, że zdecydowanie musimy stworzyć jednak bardzo wyraźne, oddzielone od siebie kryteria choroby Alzheimera i tych wczesnych stanów tuż przed alzheimerowskich. Powinny być to kryteria badawcze, które powinny być wprowadzane w klinikach, w instytutach, w specjalistycznych zespołach badawczych i powinny być to kryteria kliniczne, czyli kryteria, które będą stosowane przez lekarzy opieki podstawowej i przez innych specjalistów. Czas, kiedy stosowaliśmy jedne lub drugie kryteria, chyba już minął. Wprowadził wiele zamętu i nieporozumień, ponieważ GP-si, lekarze opieki podstawowej, próbowali stosować się do kryteriów bardziej wyrafinowanych, wskutek czego następowało nieporozumienie polegające na nadmiernie częstym rozpoznawaniu choroby Alzheimera lub jego niedorozpoznawaniu. Następny wniosek to pominięcie sformułowania, które jest już obecne w naszym języku, mianowicie konwersji. Mówi się bardzo często konwersja z MCI do choroby Alzheimera. Wnioski, jakie wynikają sformułowane z tego spotkania, są takie, że konwersja sugeruje przejście z jednego stanu w drugi. Natomiast my mamy do czynienia z procesem ciągłym, więc należałoby pominąć to słowo. Dalej, żeby nie obarczać, żeby nie stygmatyzować i nie etykietkować osób, u których występują zaburzenia procesów poznawczych, powinno się zamiast stosowania utrwalonego już pojęcia mild cognitive impairment, stosować raczej sformułowanie zmiany wyników testów dotyczących obszarów poznawczych. Ma to być pewne odejście od takiego konkretu, który przydaje się co prawda badaczom wtedy, kiedy analizują chorobę Alzheimera lub stany przedkliniczne, ale jednocześnie dla społeczeństw dają pewien sygnał stygmatyzacji tych chorych, którzy jeszcze nie mają choroby, ale już mają coś, co za chwilę będzie tą chorobą. No i w końcu należy, to już jest adres do badaczy, należy zastanowić się, gdzie biomarkery będą rzeczywiście słuszne, gdzie biomarkery będą miały stuprocentową czułość, żeby można było powiedzieć, że osoba, u której taki biomarker występuje patologiczny, jest rzeczywiście osobą z zagrożeniem wystąpienia choroby Alzheimera. Badania, które są cały czas prowadzone, są bardzo interesujące, ale też i wiele nam mówiące. Mianowicie mówią one o tym, że stosowanie na przykład jednego z bardziej znanych środków tego Pittsburgh Compound, czyli środka, który wiąże się ze złogami beta-amyloidu, wybarwiając je, ma bardzo wysoką czułość i stosowany w zależności od tego, w jakiej grupie, ta czułość jest coraz większa. A więc na przykład występuje u 30% osób z grup kontrolnych, czyli osób zdrowych, u osób z łagodnymi zaburzeniami procesów poznawczych 67% i w chorobie Alzheimera jego czułość sięga 97%. To są wyniki bardzo przekonywujące co do dalszego poruszania się w tym kierunku w celu znalezienia najbardziej czułych metod oznaczania beta-amyloidu. I drugi przykład to ocena okresu przedklinicznego, który można tylko próbować oznaczyć wtedy, kiedy mamy do dyspozycji, do badań, grupę zdrowych osób. Okazuje się, że obliczanie stosunku białka tau, stężenia białka tau do stężenia beta-amyloidu w płynie mózgowo-rdzeniowym
jest bardzo wysoko czułą metodą mówiącą nam o tym, kto z tych osób zdrowych jest osobą zagrożoną wystąpieniem w niedługim stosunkowo, bo pięcioletnim na przykład okresie, wystąpieniem łagodnych zaburzeń poznawczych, czyli MCI. Tutaj czułość jest jeszcze większa. Poza badaniami biomarkerów, niewątpliwie w ramach tej poprawy diagnozy, chociaż często jest to właśnie wysoko specyficzna rzecz wymagająca wysublimowanej techniki, określiliśmy także, nareszcie można powiedzieć, czynniki ryzyka choroby Alzheimera, ale nie tylko w sensie wyliczenia ich, bo o tym wiemy już od ponad 20 lat, ale wyliczone została jakość tych czynników, wpływ tych czynników i interakcje pomiędzy czynnikami ryzyka na wystąpienie zaburzeń funkcji poznawczych. Te czynniki wymienione na slajdzie, takie jak palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, otyłość, nadciśnienie tętnicze, obecność depresji, cukrzycy i braku aktywności funkcji poznawczych. Uważa się, że zblokowane razem, jeżeli mogłyby być zanegowane, czyli jeżeli byśmy prowadzili bardzo rozumną politykę minimalizacji wszystkich tych czynników, spowoduje to około 50% zmniejszenie częstości występowania choroby Alzheimera. Tak więc jest to rzecz, o którą warto walczyć społecznie. Kampania na temat choroby Alzheimera jest także kampanią mówiącą o polepszeniu jakości życia i o zdrowym życiu. No i w końcu, w ramach poprawy diagnostyki, zostały częściowo znormalizowane wyniki badań dotyczących wieku i apolipoproteiny E na świecie. Mamy już w tej chwili jasność, że niezależnie od populacji, w jakiej badamy te główne czynniki ryzyka choroby Alzheimera, jak wiek i apolipoproteina A4, to są one wspólne dla całej kuli ziemskiej. To się dzieje wszędzie, co można zobaczyć na przykładzie pracy japońskiej. Oczywiście to podejście wymaga jeszcze bardzo wielu normalizacji, standaryzacji. Na przykład wyliczono ostatnio, że oceny hipokampa w powtarzającym się badaniu NMR, MRI, robione jest na 12 różnych sposobów. To wymaga oczywiście porozumienia, jakie metody wybrać, żeby wyniki były porównywalne. Niemniej jednak odpowiedź na pytanie brzmiąca, czy poprawiliśmy diagnozę choroby Alzheimera, jest pozytywna, to jeżeli czytamy listy osób, które opiekują się swoimi najbliższymi członkami rodzin chorymi, to te wypowiedzi są raczej negatywne. Na całym świecie opiekunowie skarżą się, że te bardzo wysublimowane metody rozpoznawania wczesnego choroby Alzheimera, także i leczenia, nie mają przełożenia na rzeczywiste nasze życie. To tak, jakby były dwa równoległe światy. W jednym świecie żyją badacze, którzy coraz więcej wymyślają, coraz więcej badają i otrzymują coraz więcej odpowiedzi, a z drugiej strony jest zwyczajne życie, w którym osoba z chorobą Alzheimera nadal nie ma leczenia wstrzymującego chorobę i nadal lekarze opieki podstawowej nie są świadomi, jak należy diagnozować i jak należy leczyć tę osobę. Nadal nie myślą o opiekunie, który jest kluczową osobą do rozmowy z lekarzem. W ramach braku kryteriów i tych nowych pojęć, które się pojawiają, chcę tylko Państwu zasygnalizować, że wprowadzenie pojęcia SCI, Subjective Cognitive Impairment, jest wprowadzeniem pojęcia bardzo kontrowersyjnego. To prawda, że wyniki badania wskazują, że u tych osób, u których stwierdzamy SCI, częściej może wystąpić zespół otępienny.
ale jednocześnie przy niewykształceniu odpowiednim lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej bardzo łatwo będzie o nadreprezentatywność, o zbyt częste diagnozowanie choroby Alzheimera tam, gdzie jej nie będzie. I te badania, które przeprowadziła Schmidtke w 2008 roku, wskazują na fakt, że u różnych osób występują różnie długo zaburzenia procesów poznawczych, ale w pewnej grupie osób czynnikami, które powodują obciążenie psychologiczne i społeczne, to wcale nie jest proces zwyrodnieniowy, tylko to są inne stany, takie jak dystymia, na przykład przepracowanie, konflikty interpersonalne, choroby somatyczne, czy wręcz fobia alzheimerowska. I że w grupie przez nią nielicznej, co prawda, badanej, okazało się, że u części osób te stany ustępują, u części trwają długo, ale u bardzo niewielu osób pojawia się choroba Alzheimera. To są niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z tym bardzo wczesnym rozpoznawaniem choroby Alzheimera. Wracając do problemu dwóch światów, jednego naukowców, a drugiego praktyków, możemy zadać sobie pytanie, dlaczego one się tak różnią? Przecież i jednym, i drugim chodzi o to samo. Wynika to chyba ze specyfiki tych dwóch odmiennych jednak grup lekarzy. Naukowcom za cel przyświeca stworzenie nowej klasyfikacji, postawienie nowych diagnoz, odkrycie nowych części patomechanizmu choroby Alzheimera, ale także zastanawiają się nad etyką i tym, kiedy mówić opiekunowi i choremu o tym, że to jest choroba Alzheimera, a kiedy nie mówić, ale także w jaki sposób o tym mu powiedzieć. Natomiast praktycy zwykle nie mają czasu. Nie mają czasu na nic i w związku z tym nie diagnozują prawidłowo, nie przeprowadzają badań screeningowych. Jeżeli rozpoznają zaburzenia procesów poznawczych i powiedzą, tak, ma pan otępienie, to zwykle w głowie takiego praktyka otępienie wiąże się z być może jedną ze znanych mu chorób, a mianowicie z chorobą Alzheimera. I próbuje leczyć to otępienie tak, jak się leczy chorobę Alzheimera, nie różnicując tej choroby od innych zespołów otępiennych. Do tego jeszcze się dołącza szybka ścieżka myślenia praktyków. Lekarz praktyk to lekarz, który mając mało czasu na diagnozę, musi wydać jakiś werdykt medyczny i w związku z tym musi jakoś zareagować. Tak więc lekarz, słuchając opiekuna czy słuchając chorego, jednocześnie sięga po receptariusz i wypisuje natychmiast leki. I na tym się kończy cała wizyta. Nie ma miejsca na pogłębioną analizę. Lekarze niestety nie są tu bez winy. Jest szereg różnych postaw lekarskich i ich zachowań. Można by powiedzieć, że są to zachowania od zagrażających do wspomagających. Oczywiście najlepiej jest trafić w ręce specjalisty, dlatego że specjalista ma poukładane w głowie wszystkie etapy rozpoznawania choroby Alzheimera i wie, jakie badania musi wykonać, żeby to zostało potwierdzone. Najgorzej jest trafić do autorytetu, czyli do osoby, która jest znanym wielkim profesorem na przykład i która stawia rozpoznania na bazie swoich doświadczeń od po prostu patrząc na chorego, nawet nie bardzo zadając mu pytania. Te osoby niestety często budują bardzo powierzchowne diagnozy i te diagnozy bywają bardzo zagrażające dla rodzin, dla chorych, nic nie wyjaśniając. Lekarze nie nauczyli się jeszcze tego, że nie tylko diagnoza, ale sugestia diagnozy choroby neurozwyrodnieniowej, na którą nie ma leczenia, jest niezwykle traumatyzująca i dla chorego, i dla jego opiekuna.
ich zachowania są zachowaniami, można powiedzieć, typowo lekarskimi, gdzie albo autorytatywnie mówią, że jest to choroba Alzheimera i dają leki, albo zastanawiają się, ale też w tym samym rytmie, tym samym duchu, że no zobaczymy, jest to jakaś choroba, może być to coś bardzo zagrażającego i zostawiają opiekuna z taką właśnie informacją. Albo też bagatelizują zupełnie, mówiąc, że przecież to jest wiek, w którym wszyscy mają zaburzenia procesów poznawczych, więc o co tutaj chodzi? Siebie zresztą często dając za przykład. No i w końcu duża niejasność, która jest wykorzystywana przez lekarzy, zwłaszcza lekarzy praktyków, a mianowicie leki takie jak nootropil, jak pochodne ginkgo biloba, jak leki naczyniowe. Jeżeli chodzi o wyniki badań naukowych, są to leki bezwartościowe. I tutaj nie ma wątpliwości, było wiele metaanaliz potwierdzających to. Jeżeli chodzi o świat realny lekarza praktyka, to przecież lekarz praktyk nie może nikogo oddalić bez leku. Zapisuje leki, które nie będą działały. Co więcej, lekarze mają tendencję do nadużywania leków psychotropowych. Zamiast wytłumaczyć, uspokoić i wesprzeć opiekuna, ich szybka reakcja jest w podawaniu neuroleptyków, czy też może raczej leków przeciwpsychotycznych, także tych nowoczesnych, tych drugiej generacji. Tak jakby nie pamiętali, że śmiertelność osób z otępieniem po lekach przeciwpsychotycznych jest zwiększona, że szybkość otępienia jest przyspieszona i że w 2005 roku już FDA wydało ostrzeżenie, że leki te nie są zalecane do leczenia osób z otępieniem. Niestety na całym świecie lekarze nadal to robią. I kończąc, przechodzę do najważniejszego elementu, a mianowicie do połączenia trzech osób. Tymi trzema osobami jest opiekun, chory i lekarz. Musimy przekonywać wszystkich, ale zwłaszcza lekarzy, o tym, co się dzieje z kolejnymi członkami tej triady, która się wiąże. Opiekun ma mnóstwo obciążeń. Opiekun sobie nie daje rady. Opiekun ma poczucie winy i ma poczucie małej wartości wtedy, kiedy boryka się z opieką. Pacjent jest podmiotem, który jest bezradny w tym wszystkim. To on jest osobą, do której się powinien kierować i opiekun, i lekarz. To jest osoba, której należy po prostu pomagać, szanując jego człowieczeństwo. I w końcu lekarz, który wydaje się być właśnie autorytetem omnipotentnym, który zapisuje leki i stawia diagnozę. Tak wygląda relacja aktualna między lekarzem, opiekunem i pacjentem. Czy to jest dobra relacja? Myślę, że zła. Dlatego, że lekarz jest zobowiązany z różnych względów i medycznych, i ludzkich jeszcze do wprowadzenia jednego elementu, który jest najrzadziej przez lekarzy stosowany. A mianowicie lekarz powinien być wsparciem i nauczycielem dla opiekuna. Lekarz powinien stać przy opiekunie i informować go o tym, co się jeszcze może dziać i zdarzyć. To nie tylko leczenie pacjenta i opieka nad pacjentem, to jest opieka nad opiekunem, a czasem i leczenie opiekuna, ponieważ, jak Państwo doskonale wiecie, kiedy patrzymy na różne objawy występujące w czasie narastania otępienia, to są objawy być może banalne dla osób, które tego nie przeżyły, ale są to jednocześnie objawy, które wyraźnie w licznych bardzo badaniach wskazują na to, że znacząco częściej u opiekunów występują zespoły depresyjne, zespoły lękowe i zależne one są i od długości opieki, od nasilenia otępienia. Tak więc ta triada powinna być triadą spełnioną. I to jest także nasza rola, żeby uczyć lekarzy. Tak więc odpowiedź na pytanie, czy poprawiliśmy diagnozę choroby Alzheimera, może być dwojaka. Tak, ogólnie rzecz biorąc poprawiliśmy, bo możemy badać coraz to nowe elementy, które doprowadzają nas w głąb patomechanizmu choroby. Możemy wykorzystać tę naszą wiedzę
nie tylko podając wcześniej leki, ale także ryzykując, ale także zmniejszając czynniki ryzyka, a więc niejako działając prewencyjnie. No i w końcu możemy dzięki temu ustalać z opiekunem plan na dalsze życie. To są nasze na pewno osiągnięcia ostatnich lat. Ale jednocześnie nie bardzo się poprawia, czy w niewielkim stopniu, czy też niewystarczająco, poprawia się wiedza lekarzy rodzinnych, lekarzy podstawowej opieki. Nie bardzo się poprawia wiedza specjalistów innych medycznych w tym, jak należy po prostu zwyczajnie zdiagnozować pierwsze etapy choroby Alzheimera, chociażby przez zastosowanie badań screeningowych neuropsychologicznych. No i w końcu nie potrafiliśmy, przynajmniej w Polsce, ale z sesji, na której byłem, wynika, że w innych krajach też, nie potrafiliśmy przekonać rządów, polityków w naszych krajach, że potrzebna jest pewna całość zamknięta, dotycząca całego społeczeństwa, zwłaszcza w tym starszym wieku, która polega przede wszystkim na zidentyfikowaniu potrzeb, a więc przeprowadzeniu badań epidemiologicznych, żeby określić, ile jest osób obecnie w stanie chorobowym, ile z tych osób będzie chorowało i co robić w tej sytuacji. I w końcu, żeby umożliwili nam realizację Narodowego Programu Alzheimerowskiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you very much. Now we have decided, I haven't told you this, but now I can ask the audience, do you have any questions perhaps to Professor Parnowski? If so, well, you can ask Professor Parnowski now. Is there a question? Yes, there is a question at the back. Yes. Wait. Proszę czekać. Na samym początku wystąpienia pan profesor podał dosyć dokładną liczbę osób chorych z zaburzeniami dementywnymi w Polsce. Chciał się spytać, skąd ta liczba i na ile jest ona rzeczywista? This was a question about the number, the exact number of people tak. with dementia tak in Poland. Po polsku czy po angielsku? Po polsku, bo pytanie po polsku, tak? Okej. Okay. Mhm. Panie doktorze, to jest znowu kolejne trudne pytanie, bo skąd mamy te dane? To jest oczywiste. Ukazał się ostatni numer European Neuropsychopharmacology, który został zaprezentowany w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim na spotkaniu z panią Danutą Hibner, gdzie przedstawiono wyniki badań ogólnoeuropejskich wszystkich krajów członkowskich dotyczących chorób mózgu z dokładnymi danymi, z dokładnymi informacjami. Metoda zbierania danych do tej analizy polegała na oparciu się o wyniki narodowych badań. Z jednej strony, z drugiej strony, jeżeli w niektórych krajach są silne organizacje, no Liga Padaczkowa, na przykład Stowarzyszenie Alzheimerowskie, to sięgano do danych tych stowarzyszeń i tych grup. W przypadku Polski to ten wynik najprawdopodobniej, bo nie ma źródła, najprawdopodobniej został chyba przekazany przez jakieś organa rządowe, domyślam się, bo my też nie mamy takich danych, a wynik jest bardzo konkretny. Jest jeszcze jedna możliwość. Profesor Gustafsson, który prowadził to badanie, zastrzegł się, że niektóre wyniki i brak wyników w odniesieniu do niektórych krajów został ekstrapolowany. To znaczy tam, gdzie nie było danych, to ekstrapolowano z ogólnej wiedzy ogólnoeuropejskiej, ile procent osób może cierpieć na dane schorzenie. Więc to jest ta jednak możliwość. Muszę ze wstydem powiedzieć, że mimo bardzo szczegółowych analiz z różnych krajów, między innymi z Malty i z Litwy, więc różnych bardzo krajów,
przypadku Polski, Polska w tych tabelkach niektórych nie występowała, ponieważ brak było w ogóle danych.